Jednym z realizowanych projektów był zakup nowoczesnego aparatu RTG półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zastąpił on stary analogowy sprzęt. Pracownia szkolna została doposażona w profesjonalny aparat rentgenowski, który umożliwi cyfrową obróbkę badań RTG dzięki zastosowaniu radiologicznych systemów cyfrowych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu stawia również na profilaktykę. Z tego powodu w radomskich przedszkolach publicznych i niepublicznych organizowano 30-minutowe spotkania dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego. Celem projektu jest zmniejszenie występowania chorób próchnicy zębów u dzieci i wprowadzenia dobrego nawyku jak dbać o higienę jamy ustnej. Dyrektor placówki zapowiada, że już wkrótce ruszą prace modernizacyjne przy rozbudowie głównego budynku szkoły przy ulicy Keles Krauza.